Cześć kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. Bardzo dobrze, zapamiętałam. Zauważyłyśmy, że polubiliście serię książka pod tytułem W naszym przypadku dziwne przypadki. Ale mi się powiedziało? Tak, autorstwa Matki i Córki. Spodobał wam się pierwszy odcinek? Spodobał wam się pierwszy odcinek, więc postanowiłyśmy nakręcić drugi. No to zaczynamy. Gdybyś był wirusem komputerowym, to jakim? Narysuj go. Które rysuje? Ja. Komentuj jeszcze. To nie czas na komentowanie. Ale ty rysujesz jakąś zwykłą twarz, to ty jesteś jakimś ładnym wirusem komputerowym? Tak, z niebieskimi, może z różowymi. Aha, bo to będzie taki wirus komputerowy, który tak dla niepoznaki jest taki wow. Taka i on cię tak z zaskoczenia. Ale Dziunia ciebie z zaskoczenia? Albo mnie? To narysuj chłopa. To już jest. Co cię zbałamuci z zaskoczenia i ten, a potem z zaskoczenia pach wirusa na komputer. Ale to przecież ja jestem tym wirusem, więc to ja ludzi ha. Aha, no dobra. Tak, masz rację. No właśnie. Teraz ja. Tak. Dlaczego robisz brzydko na mnie? Ja naprawdę tak wyglądam? Nie, no jesteś wirusem komputerowym. Muszę cię troszeczkę... No to ja muszę zachęcać chyba ludzi, nie? A nie... Zwirusować. Ale masz bardzo ładne usta. Takie pełne. Nie, to była pełna policzka. Dlaczego ja mam związa? Bo to jest wirus komputerowy. Ale nie, ty jesteś włosami, już nic nie rób! Ja, to nie są... To są brwi. Bo, co ja mam? Cztery brwi? Nie. Dwie pary. A. Zachęcam. A, sprawdź, co to? No. No. Tak, masz rację. No. Tak. A ja jeszcze do tego postanowiłam, że nasza książka będzie kolorowa. Nie będzie smutna. Oto przybysz z kosmosu. Taka trochę teraz moja niedokończona wypowiedź. Jeżeli chcesz przekonać się, co to jest, co przedstawia, skąd przybyło, jak ma na imię, ile ma lat, to sprawdź, co to. A jak załapisz wirusa, to się nie zdziw. Chytra ja. Chytra my. Zrobiłyśmy. Hej Zdzisiu, Honotu, zobacz kto tam stoi. Czyżby moja miłość? Poczekaj, poprawię okulary. No pewnie, twój wirus komputerowy, tylko w niego nie klikaj. Za późno. Chodziło mu oczywiście o ten wirus komputerowy. O ten, no bo oni nas nie patrzą. Oni patrzą na ten wirus, widzicie to oczywiście, prawda? Widzicie to po prostu. Tak, oni tak samo. Oni na niego patrzą. To jest wirus komputerowy ukochany, czyli że tego, nie tego, ale niestety... Ukochana! Ukochana, ale niestety, on już w niego kliknął. No i teraz już się właśnie dowiadujecie. Paulina ma chłopaka. Ale mi to wyszło. To było dobre. Koniec spojrzenia w Q&A, powinna chłopaka. Już wiecie. Przykro mi. Tak. Długo skrywałam ten tak związek. Wygląda chłopak od Pauliny, tak. O. Tak. O, ja lubię wszystko, co jest z Fafikiem. Fafik napaskudził. Jak usuniesz ślady? To są ślady Fafika. I trzeba je usunąć. No to tak. Nasz romantyczny Fafik zasadził dla swojej pięknej żony rządek kwiatuszków. I teraz tak. Wyrosło nam kilka małych kwiatków i
dwa, jeden i drugi giganty. Takie są gigantyczne kwiatuszki. Autorka mama. Pomysł córka. Tył książki. Podrap się, zrób tatuaż. Ale nie wiem, czy na cały tyłek, tak. To jest taki świetny, różowy tyłek. Chyba se pojadł, bo ma tutaj takie zgrubienie. Dobra, zrobimy go różowo, albo nie, bo tyłek jest różowy. To zrobimy go pomarańczowo-niebieskiego. A? Co to? Bo on w pysku trzyma, żeby się komponował z tyłkiem. Kwiatuszka. Wóz z kwiatuszkiem. Tak. Jak wam się podoba nasz tatuaż na tyłku? Aha, jeszcze musisz się podrapać. To jest nasza łapka do drapania tyłka. Dobre, nie? Ej, wiesz co, ja tej łapki chyba nie będę więcej do ręki. A co tam, to jest fajny tyłek. Dobra, to jak już zrobiłyśmy tyłek, to teraz się pośmiejmy z tego tyłka. Narysuj same uśmiechnięte buzie. Aki. I miłego dnia wam życzymy, bo już się z wami żegnam razem z naszymi wspaniałymi, cudownymi, uśmiechniętymi minkami. A to nie patrzcie, tym się z wami nie żegnamy. Także samych takich właśnie uśmiechów wam życzymy. Do następnego odcinka, żegnamy się z wami. Powiedz coś. Pa, pa, kochani.